Polskie Radio Białystok. I witamy ze stadionu przy Bułgarskiej. Rozpoczęło się właśnie spotkanie 22. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań i Jagiellonią Białystok. Sędzia Szymon Marciniak z Płocka to spotkanie prowadzi. Jagiellonia w żółto-czerwonych strojach, drużyna kolejorza, gospodarze oczywiście w strojach tradycyjnych niebieskich, białych. Jagiellonia przeprowadza pierwszą akcję prawym skrzydłem. W polu karnym już jest Maciej Makuszewski, do linii końcowej strzał i Taras Romańczyk był blisko, jeszcze jest Czernych. Gol! Fiodor Czernych strzela bramkę. Maciej Makuszewski dośrodkował z prawej strony pola karnego. Odbił to Miki van der Hart. Tam był Taras Romańczuk. Piłka jeszcze od jego nogi odbita. Wyskoczyła do Czernycha. Czernych w ten strzał z około 6-7 metra lewą nogą w prawy róg bramki Mikiego van der Harta władował całą swoją frustrację za to, że po powrocie do Jagiellonii długo mu się nie wiodło. Ani nie było tam asyst, ani nie było tam goli. A teraz Fiedzia is back. Fiedzia is back. Do piłki ruszył do narożnika po lewej ręce Xaviera Dani Ramirez, unosi prawą dłoń, lewa noga, piłka więc dochodząca do bramki, wybijamy i jeszcze jest strzał, oj, to wpadło, jak to pięknie wpadło Lechowi Poznań, z góry tę piłkę uderzył z pierwszej piłki, zdaje się, że był to Jasper Karlström czy Jan Sykora. Któż tutaj biegnie, do trenera biegnie, żeby pocieszyć się. A nie, to był Michał Skóraś. Piłkę odbitą przez naszych obrońców z pierwszej powietrza uderzył z około 14-15 metrów na wprost bramki. Nie miał co Dziekoński zbierać. Piłkę odbita od poprzeczki wpadła do bramki Jagiellonii Białystok. Lech przycisnął, no i w 12 minucie zdobył wyrównującą bramkę. Naprawdę kapitalne uderzenie Michała Skórasia. Trzeba tutaj pochwalić młodego polskiego piłkarza Lecha Poznań. No i zobaczymy, jak ten stał fragment gry w wykonaniu kolejorza. 39 minuta meczu. Przy piłce prawonożny Tiba i lewonożny Ramirez. Ramirez lewą nogą piłkę na dalszy słupek. Skaczą tam rywale i bramka Mikaela Isaka. Na dalszy słupek piłka zagrana przez Ramireza i Mikael Isak w 40 minucie meczu daje prowadzenie Szwedom. Szwed daje prowadzenie Poznaniakom. No prosta sytuacja do wybronienia, wydawało się, piłka leciała, płakała na dalszy słupek. Niepilnowany Szwed w długi róg bramki Xaviera Dziekońskiego strzelił. No i z prowadzenia szybkiego Jagiellonii już nic nie zostało. Teraz znowu Augustyn, żeby przypadkiem on zaraz drugiej żółtej kartki nie dostał w tym meczu. Domagają się drugiego żółtka dla Augustyna piłkarze z Poznania. Szymon Marciniak, podejrzewam, poprosi do siebie Augustyna i powie mu jakąś, nie, nic nie powie, żółtą kartkę daje i gramy w 10. O Jezus, to jest drugi mecz z rzędu, w którym Augustyn schodzi z dwiema żółtymi kartkami. Po prostu niemożliwe, no jak można tak grać w 52 bodajże minucie, bo zgasnął tutaj zegar. Augustyn dostaje żółtą kartkę, no i cóż, i będziemy teraz musieli poprzestawiać tę grę. Do końca meczu mamy 23 minuty podstawowego czasu. Jagiellonia przegrywa i będzie Kamiński w sytuacji sam na sam po błędzie Cyru. Jak Kamiński tego nie skończył, to wie tylko on sam. Katastrofalny błąd przed polem karnym Bogdana Cyru. Piłkę Kamiński zabrał mu, pojechał w pole karne. No miał otwartą całą bramkę i Xaviera Dziekońskiego w tej bramce. Kamiński posłał piłkę z 2 metry obok prawego słupka bramki Jagiellonii Białystok. To już mogło być po ptokach, mogło być pozamiatane. Na szczęście Kamiński zostawia nas przy życiu w tym meczu i taką mam nadzieję, że może niewykorzystane sytuacje się mszczą. Taras do środka do Imaza. Imaz ma piłkę, podaje w prawą stronę do Przykryla. Ten do Czernycha. Czernych z prawej strony urywa się Rogne, czy się nie urwie. Nie urwał się, ale dośrodkował w pole karne. Tu jest Pulisz, piłka przechodzi na Nastića. Nastić, gol! Bojan Nastić, 2-2! 72. minuta. Fiodor Czernych notuje asystę i Jagiellonia doprowadza do remisu 2-2. Czy ja nie mówiłem kilkadziesiąt sekund temu, że niewykorzystane sytuacje się mszczą? To, co miał Kamiński dosłownie 2 minuty temu w sytuacji sam na sam po błędzie Cyru zmarnował, a teraz Czernych ograł z prawej strony pola karnego Puchacza, dośrodkował na drugą stronę szesnastki. Tam zupełnie odpuścili gracze poznańskiego Lecha krycie. Tam było dwóch naszych piłkarzy. Był Pulisz, piłka nad nim przeleciała. Skończył to strzałem lewą nogą Bojan Nastić w 72. minucie. Jagiellonia grając od 20 minut w osłabieniu wyrównuje na 2-2, a więc dobrze, bardzo dobrze to wygląda. Borysiuk do Przykryla i rusza Jagiellonia z kontratakiem. Jest w polu karnym Wdowik, gol! Gol!
300 przy Krylę! Bartłomiej Wdowik na 3-2 w 87 minucie. A coż to tu się dzieje? Cała ławka rezerwowych Jagiellonii wyskoczyła z własnego sektora. Ależ błędy w defensywie poznańskiego Lecha. Coż tutaj się stało znowu? Zamknął akcję Bartłomiej Wdowik w 87 minucie po podaniu przy Krylę. Mówiłem, wejście Tomka przy Krylę na boisko, podobnie jak Jesusa Imaza, okazało się strzałem w dziesiątkę. A tutaj Wdowik notuje drugiego gola w tym sezonie. A teraz notuje gola, kto wie, czy nie na wagę 3 punktów. Lech 2, Jagiellonia 3 w 87 minucie. Scenariusza tego meczu byśmy nie wytypowali za żadne skarby. Jeszcze zważywszy na to, że już ponad 40 minut gramy w osłabieniu i Jagiellonia wygrywa mecz w Poznaniu. Niesamowita historia. Jagiellonia przerwała fatalną serię porażek 3 z rzędu i 6 meczów niewygranych z rzędu. Jagiellonia wygrywa w Poznaniu z Lechem 3-2. Gole dla Jagi: Fiodor Czernych, Bojan Nastić i Bartłomiej Wdowik.